Dzień dobry kochani, witam was w nowym filmie. Dziś zapraszam na takiego luźnego vloga, dzień ze mną. Także miłego oglądania. Także kochani, już się z wami łączę na luzie. Właśnie przygotowuję tutaj sobie śniadanie, dlatego że wczoraj zadzwonił do mnie właśnie pan w sprawie pracy. No i się ogarnęłam, trochę mogę być jeszcze opuchnięta, bo jest wcześnie. No i się ogarnęłam. Się czuję tak, no... W porównaniu do dwóch ostatnich dni to tak 50% lepiej. No ale jeszcze nie ma szału. No, także robię tutaj sobie już śniadanko. Tylko zerknę dokładnie na godzinę. Dobra, mam jeszcze 20 minut. No to w sam raz, żeby sobie do was troszeczkę pogadać. I powiem wam, że się cieszę, dlatego że praca nie jest daleko i... Mam nadzieję, że uda mi się z nim wynegocjować warunki tak maksymalnie do 6 godzin. A jak nie, no to wtedy całkowita ilość godzin to jest 7,5 z tego co pamiętam. Więc no dużo, ale no jeszcze do przeżycia lepiej niż 12, nie? Także się cieszę. Oczywiście praca, tam są gofry, lody i chyba kawa. Takie wiecie, słodkie rzeczy. Także się cieszę. Mam nadzieję, że to wypali. Właśnie tutaj sobie grzeję perłeczkę. No, ogólnie no stresa mam, wiadomo. Bo muszę tam dojść, tak myślę z 15 minut, 20. No takim wolnym krokiem, bo wczoraj powiem wam, byłam w Lidlu. Nie wychodziłam z domu chyba 3 dni. Tak na taki dłuższy, wiecie, wypad. No i poszłam do tego Lidla, mięśnie mnie tak kości bolały, naprawdę, wszystkie kości z nóg, z kręgosłupa, właśnie tutaj głowa też. No ale już biorę, teraz dzisiaj będzie trzeci dzień, jak wezmę tą tabletkę. O, pokażę wam w ogóle, kupiliśmy je. I bardzo wam serdecznie polecam, dlatego że jest taka opcja, że one są w oleju lnianym, więc nie musicie dodatkowo, bo witaminy się w tłuszczach rozpuszczają i się lepiej przyswajają, więc tutaj już jest olej. I co chciałam wam powiedzieć jeszcze? Że są małe, że to są malutkie takie kuleczki. Bo są, jest tak, jeszcze jest wersja, czekajcie, tylko tu wyłączę, w takich kapsułkach. Ale one są duże, jak dla mnie, ja bym ich nie połknęła. Po prostu dlatego się cieszę, że Radziu mi znalazł, no po prostu... Czekajcie, bo to parówka jakaś dziwna jest. Że Radziu mi znalazł właśnie mniejsze. No i biorę 4000. Także to jest dużo, bo ogólnie dorosły człowiek, który normalnie powinien przyjmować w okresie jesienno-zimowym od 800 do 2000 maksymalnie. A ja biorę, no bo mam ten niedobór skrajny. Dlatego wiecie, zanim zaczniecie brać tą witaminę, to zróbcie sobie badanie. No tą zawartość, to wtedy będziecie wiedzieć, ile macie brać, czy mało, czy więcej. Także warto to zbadać, skonsultować. Ja tymczasowo się rozłączam, dlatego że już mam, no, 15 minut mi zostało do wyjścia, więc odezwę się do was za chwilkę. Ja już, kochani, jestem gotowa. Jakby ktoś się zastanawiał, co mam na ustach, to mam ten łyszczek z klinika. On się nazywa, o, tu wam może zbliżę. Chociaż czekajcie, o, tu będzie prościej. Ja go pokazywałam w którymś filmie. Także to jest to. Ja uciekam. Powiem wam, kręci mi się w głowie, ale nie wiem, czy to stres, czy to co. Pogoda jest bardzo kiepska. Postaram się wam pokręcić jeszcze na zewnątrz. Troszkę tam z otoczenia. I jak wrócę, to opowiem, jak mi poszło. Trzymajcie za mnie kciuki, bo jestem po prostu zestresowana. Także pa, pa! Jestem w domu, kochani. Czekajcie, tylko okno zamknę, żeby tak nie szumiało. Powiem wam, przyszłam już z tej rozmowy i sprawa wygląda tak, że praca jest w tym pierwszym miesiącu, teraz w kwietniu, od 9 do 18, Boże, od 10 do 18, do 19, od 10 do 19 po 9 godzin.
I 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, tam w zależności któryś dzień, w weekendy też. I to by jeszcze było do przeżycia. Ale już dalsze miesiące, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, do września, do końca, od 9 do 21, czyli 12 godzin. No i tutaj już się pojawiają schody, no bo no to jest dużo, długo, gdzie jesteście praktycznie sami tam, samiusieńcy. I cała ta kolejka, wiecie, po te gofry, po te lody, no to wy ogarniacie. I kawa, i gofry, i lody, i jakieś kręcone. Wiecie, no tam wszystko jest. I się zastanawiam, bo pytałam się tego typka, no to taki, wiecie, po 40 facet. Pytałam się go, czy jest możliwość po pół zmiany, po 6 godzin, po 4, nie wiem, po 7. Ale mówił, że już próbowali takie coś u siebie na tych punktach i się nie sprawdziło, bo to trzeba liczyć kasę, bo coś tam, wiecie. Jak ktoś chce, to można. Tylko wiadomo, że facetowi zależy na tym, żeby było po prostu, wiecie, mniejsza ilość osób może. W każdym razie, no, no trochę nie za bardzo, no bo wiecie, no ja mam tą nerwicę i różne schorzenia i choroby i muszę, wiecie, do lekarzy chodzić i tak dalej, no i trochę mnie na rękę te 12 godzin. Ale z drugiej strony, no to z tego, co ten facet mówił, to jest 10 zł netto. Czyli załóżmy, że byłyby te 4-5 dni, no nawet te 5 dni po 12 godzin, no to już się robi niezła sumka. Wiecie, no, wypłaty. No ale jakim kosztem też, nie? Także mam czas teraz do niedzieli się zastanowić. I ma do mnie dzwonić i mam mu powiedzieć po prostu co dalej, ale no troszkę, no troszkę lipa myślałam, bo ja pracowałam, wiecie, w zeszłym sezonie w lodziarni i tam mieliśmy możliwość albo 8 godzin, albo po 4 pracować i było super. To była idealna po prostu praca dla osób, które mają nerwy. No ale co, byłam, poszłam. Czuję się lepiej, jak się przeszłam, wiecie, po tym parku. Pookręciłam wam troszeczkę, pewnie już wam tam poleciało. Taki klip właśnie ze spacerku. No i teraz przyszłam do domu i będę troszeczkę sprzątała, bo jest maleńki rozgardiarz, ale chcę wam pokazać, bo przyszła mi paczka, tak jak wam mówiłam. Przyszła mi paczka i wezmę sobie te rzeczy i wam pokażę, bo przyszły mi nowe komiksy. Tylko czekajcie, niech ja znajdę ten podarek. Dobra, bo przyszła mi z tej prenumeraty, to przyszedł mi tom czwarty. O, tom czwarty mi przyszedł i tom piąty właśnie tych komiksów, także jestem zadowolona i do tego to przyszło w takim wielkim pudle i trochę się zastanawiałam, że czemu to takie wielkie i do tego był kubek i z jednej strony tutaj jest chyba Megatron, tak? Niech tu ja zerknę, tak, ale taki komiksowy, a z drugiej strony tego kubeczka jest Optimus, także super! Super, ja jestem, wiecie, zajawkę mam na Transformersów, więc jestem zadowolona. Już mam 5 tomów tych komiksów i... No i super jest, no super jest, także... Także to chciałam wam pokazać. Ja się tymczasowo rozłączam, bo muszę tutaj właśnie ogarnąć wszystkie porządki i później jak to wszystko, ten cały bałagan posprzątam, to się do was odezwę. Także łączę się z wami, kochani. Ponownie, już sobie wszystko posprzątałam. Kuchnię pięknie, ładnie, proszę bardzo, naczynka umyte. Wszystko ogarnięte, także jestem zadowolona. Powiem wam, że trochę, że dajcie mi w ogóle znać, jak wy sobie radzicie z piciem dużej ilości wody w ciągu dnia, że po prostu ja na przykład jak wypiłam rano kubek herbaty, to się czułam ok i przyszłam i wypiłam drugi kubek wody, i już się czuję taka pełna, wiecie? I nie wiem, nie wiem o co chodzi, jak wy sobie radzicie. Mięso wyciągnęłam mielone, bo będę robić sos na kolejne 2 dni. Tak mi się rozmrozi. No i trochę smutna jestem, bo skończyły mi się właśnie te perfumy. Jeśli nie oglądaliście tego filmu mojego z perfumami, to ten zapach tutaj właśnie, to jest, pachnie tak samo jak Euforia Calvina Kleina. Tylko, że trwało się troszeczkę, wiecie, no gorsza, wiadomo. No, ale polecam wam. Mi kosztuje mniej więcej od 12 do 15 zł. Czy coś takiego.
W każdym razie to jest to. I jeszcze wam pokażę tutaj a propos jeszcze transformersów. O, telefon mi dzwoni. To mam jeszcze te dwie zawieszki, także połączę się z wami za chwilę. W każdym razie wracając do rzeczy. Pokazywałam wam w którymś filmie już właśnie te zawieszki. To razem przychodzą z tą prenumeratą. To przy okazji, jak już jestem w temacie, to wam pokażę. O. Także polecam wam. No bo wiecie, macie komiksy. Takie z tym brytyjskim, amerykańskim wydaniem i możecie sprawdzić jaką radość. A ja co, widzę, że mam dwie kreski, także będę musiała niebawem kończyć. Ale jeszcze sobie troszeczkę do was pokazam. Ogólnie humor mam lepszy i powiem, że... No jednak od tych tabletek też mam lepszy humor, bo właśnie czytałam też, że na przykład jak zmagacie się z depresją, to właśnie witamina D, która też jest w słońcu, to właśnie oddziałuje na wydzielanie tych pozytywnych tych hormonów, tych szczęścia i tak dalej. No więc może od razu ta tabletka też działa tak na poprawienie nastroju. Także wam polecam, możecie się przebadać i sprawdzić sobie ten poziom witaminy i sobie też brać, bo jakoś tak od razu lepiej jest, że tak powiem. No i myślę, tak mam taki szczwany plan. Dajcie znać w ogóle, czy oglądaliście taki serial, który się nazywa Czarna Pantera. Boże, Czarna Pantera, może nie, to film jest. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Czarna Żmija, o. Taki serial Czarna Żmija. Głównym bohaterem jest ten jak on się nazywa, matko? Ten co grał Jasia Fasole, ten ziomek, ten brunet. Teraz sobie nie przypomnę. No wiecie, no możecie sobie sprawdzić też w internecie jak on się nazywa. W każdym razie polecam wam i to są 4 sezony i każdy z tych sezonów jest osadzony w innej epoce, że właśnie w czasie średniowiecza, chyba II wojny światowej i nie pamiętam jeszcze w czym. W każdym razie obejrzałam kiedyś, pamiętam, że obejrzałam całość i chcę do tego wrócić, bo to jest takie super. Jeżeli lubicie taki humor z Monty Pythona, właśnie taki typowy angielski humor, no to wam serdecznie polecam ten serial, bo jest normalnie przekozacki i możecie sobie, on na pewno w internecie gdzieś tam jest do obejrzenia, bo to jest stara produkcja, także polecam wam, obejrzyjcie sobie, bo jest śmieszne. I stwierdziłam też, że będę właśnie co jakiś czas wam we vlogach polecała właśnie różne filmy, różne książki i różne seriale, także to jest jedno z nich. Także dajcie znać, czy chcielibyście, żeby takie rzeczy się u mnie pojawiały. No i co, teraz siedzę, oglądam sobie Gessler, później się wezmę za ten obiad, przyjdzie Radziu, pewnie będziemy coś tam sobie razem robić. No i tak będzie wyglądał ten dzionek. Myślę, czy by prania jeszcze nie poskładać, ale nie wiem, czy do końca wyschło, także... No, pogadałam sobie z siorą trochę przez telefon. Także okej. Okay. No i niebawem będę się wybierała do Wrocławia, bo muszę załatwić PIT właśnie za pracę w zeszłym roku. Także myślę, że na początku kwietnia się tam wybiorę, czyli już niebawem. No i wtedy pewnie też, że nie wiem, czy będę zabierała aparat tam ze sobą, bo nie wiem, czy będę jeden dzień czy 3 dni. To ja się jeszcze dowiem i się jeszcze zastanowię, ale... Myślę, że troszeczkę wam pokręcę, bo będę w innej części miasta trochę i myślę, że będzie co kręcić. Postaram się dla was. Skoro już tyle osób tutaj przybyło, no to ja kończę, bo miga mi bateria. Trzymajcie się. Buziaki, pa, pa!